Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Dukla Tron. Gramy sobie randomowo, będziemy próbowali. Ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie to podejście. Jest po świętach, troszeczkę się tutaj pograło, troszeczkę jakoś to tam szło. Jest naprawdę w porządku. Ajajaj, co do tej czerwonej skrzynki. No nie, nie chcę tej broni, no. Ogólnie to jest tak, że nie chciałem za bardzo robić tych zapasów, odcinków i tak dalej. Że wolałbym na bieżąco nagrywać. Kurde. Ale tutaj znowu mnie jutro nie będzie, cały dzień w domu najprawdopodobniej, albo w znaczącą większość dnia. W piątek mamy kolokwium i muszę się pouczyć. W czwartek mam zajęcia. Slager. Dobra, bierzemy slagera. Niestety nie mamy nic, żeby się uleczyć. I to jest tak, że muszę wykorzystać dzień dzisiejszy, żeby jak najwięcej ponagrywać, żeby jednak były to odcinki. Okej, to jest mega fajne. Okej. Ta broń jest mocniejsza niż myślałem. Dziękuję, ale raczej nie, bo ta broń jest słaba. Ja, ta broń jest ogólnie słaba. Ta, ale mam jedną najbardziej zajebiszczą umiejętność, jaka może być, która mi pozwala w naprawdę bardzo kryzysowych sytuacjach jakoś sobie to poradzić. Wielka apteczka. Bierzemy. O, lepsza broń. Dobra. Czyli mamy tutaj slagera i tego. Machine gun. Machine gun jeszcze lepszy. Nie. Tak, wolniejsze pociski zawsze w poziomsiu. Po prostu powiedzcie mi, jak tutaj żyć, nie? Jak tutaj żyć? No nic, ponagrywam trochę tych odcinków. Mam nadzieję, że mi wyjdą mega fajne podejścia rany. Zobaczymy. A też w piątek przynajmniej będę mógł po zajęciach usiąść sobie do nagrywania i sobie coś porobić na weekend. Ale się fajnie odbił i tutaj wysadził ten chemiczny. Patrz, uważaj, co ty robisz momentami. Dobry shotgun. No bo shotgun jest naprawdę fajny, ale ma mały zasięg. Powiedziała osoba, która posługuje się broniami głównie bronią białą i tym bardziej elektryczną. Dobra. Mamy tutaj więcej. Dobra. Dzięki. Tylko maszynki gun. Nie, bo to mi tak amunicję zużywa. To jest tak złe. A mam wrażenie, że nie zadaje koniecznie aż tak wielkich obrażeń. Dobra. Coś na regenerację życia by mi się przydało. No niestety nie. A też mówiliście, że to jest fajne, bo to tak szybko pociski niweluje, które lecą w naszą stronę, że to jest, że głowa boli. Próbujemy z tym. Dres nosi. Wrzucimy sobie tutaj na dół. Okej. Okay.
Przy amunicji nie ma to już gorzej. Znacznie gorzej. Zwłaszcza, że sobie tylko mamy bossa. I ja bym potrzebował coś więcej. Dostałem więcej niż się uzdrowiłem, tak? Tam mega. Ajajaj, brak już. Cholera jasna. Dobra. Jak ja uniknę mu tego dresa, tego ataku, to nie rozumiem. Toxic Bow? Czy to? Toxic Bow. Dobra, w jakiejś dobrej sytuacji to nie jestem, niestety nie mam nic. Zdzidek, nie nagrywaj, nagrywam. Some kills, nie. No chyba to, no. Ewentualnie. Pomału, 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 nie spieszmy się. Czasami zwracacie uwagę, że ja gram za po prostu za bardzo agresywnie. Że ja gram dobrze, ale za agresywnie. Na dany poziom. Gdzie nie powinienem, aż tak. Tam jest wielka apteczka, dzięki której mogę się uzdrowić. Explosivo. Max HP. Dobra. Dobra, pociągło mi broń tam niżej, będę wiedział co to jest. Chociaż bons. Szczerze chyba wolałbym to tak. To jest jedna z najlepszych broni dla mnie. Najpewniej się czuję, kiedy noszę tą broń. Dobra. Tak mało trafia tych przeciwników. Mega. Raczej nie jestem zainteresowany taką bronią. Dalej to jeszcze nie tutaj. Cześć. Dlatego nie było teleportu. A już byłem przygotowany, że coś może mi się tam... Że coś tam jeszcze na mnie może czekać. Okej. Okej.
trucizna go dojechała, to mega, mega w porządku. Niby teleport zrobiony, no. Nie wiem na co czeka, żeby się... Okej, już się odpalił. Okej. Niech tak będzie. Maszyn zawsze nie wiem, muszę o to poczytać bardziej. Za dużo pan co nie wiem, zobaczyć co brać. Trzeba się tymi typami pozajmować. Zanim on wejdzie. Chyba zrobię jedną z najbardziej idiotycznych rzeczy, jaką mogłem zrobić. Szkolera. Dobra. Przynajmniej rybcie ma jakąś tutaj złotą broń. Będzie trzeba ten hard mode odblokować. O, mamy jedną z jeszcze lepszych broni. Co mnie bardzo cieszy. Level drugi. No już koniec. Wolniejsze pociski, pomaga. Może nie jakoś aż tak bardzo. Dobra. Laserowy pistolet to raczej nie aż tak. Lero. Tak trochę chciałem jakoś ostrożej to porobić, ale jakoś mi to nie wyszło. A już, dobra. To... Dobra, tutaj nie próbujemy. Tak jak mówiłem. W innym odcinku nagram, jak to po prostu odblokowuję. Jakoś to zmontuję fajnie. Dobra. Naprawdę mega, mega, mega w porządku mi teraz usiadło. O tak. To ma większe obrażenia. I to jest naprawdę w bardzo porządku. Jedynie co mógłbym chcieć jakąś łopatę. Bardziej. Lepsza kusza by się zdała. Kolejny, świetna umiejętność, która też mi pozwala jakoś to ugrywać dalej. Okej. Dobra. Jest, świetnie. Dobra. Toxic Bow chyba zadaje większe obrażenia niż taki najzwyklejszy crossbow. Tylko trzeba uważać na truciznę potem. Jeszcze. Tylko trzeba uważać na truciznę potem, żeby się tam potem nie dojechać przypadkiem. No tutaj jeszcze są. O kurde, to i to jest świetne, ale na razie bierzemy tą. Dzięki temu zawsze mi się udaje ugrywać więcej. Właśnie. Jak nasz las zajmuje, to tam nie ma problemu, co? Okej. Okej. Laserowy pistolet.
Nie. My to znaju. Mi tego nie pragnił. Rosyjski to fajny język. A czy wiem, że. Albo ten język się lubi, albo się nie lubi. Ale dla mnie rosyjski sam w sobie jest takim strasznie śpiewnym, fajnym językiem. Nie wiem, czy mam wrażenie, żeby do tej kałuży jednak nie włazić. Jeszcze raz coś takiego widzę, bo jeszcze raz zwracam na coś takiego uwagę. Otóż. Slager mnie też raczej nie interesuje. Teleport! Gdzie? Tutaj. Chyba wolę. Okej, miałem. Jak mam. Gdzie ty jesteś? Ta trucizna naprawdę potrafi dojechać. Splinter. Splinter jest naprawdę. Nie wciągaj mnie. Auto shotgun. Aż mnie to nie interesuje. No szała zdejmuje. Jeżeli zdejmuje na szała, to jest naprawdę mega. A coś takiego jak najbardziej ten. Propsuję. Okej. A potem będę płakał, jak mi któryś wyleci. O, nie ma kryształów. Tych laserowych. Upierdliwych. Chyba jest za dużo. Jezu. Za bardzo mamy. Jak to lepiej. Przejścia robić. Dobra. Ożeż, ty. Zachciało mi się, tak naprawdę mi się zachciało bawić się tą bronią jednoręczną. A już zobaczyłem skrzynkę i zszedłem do skrzynki. Ubolewa nad swoją głupotą. No nic. Trzymajcie się, ludziska. Na razie.